20 lat kariery i powiem wam, moje nazwisko niewiele znaczy. Kompletnie nie pobudza wyobraźni. Jest to słabe. Są nazwiska, które pobudzają wyobraźnię. Na przykład Ruciński, prawda? To brzmi jak lekko spierdolony Rutkowski. Albo na przykład Giza. Jak ja słyszę Giza, to oczami wyobraźni od razu widzę pustynie, wielbłądy, piramidy, płonące World Trade Center. Albo wspomniany przeze mnie Macierewicz, tak? Jak słyszę Macierewicz, to oczami wyobraźni widzę pokój, pusty, ściany z gąbki, nie ma klamek. A jak słyszę Rutkowski, dupa nic. Ja myślę, że detektyw Rutkowski ma tego świadomość. I sobie pierdolnąc ban z włosów na głowie, wiecie? Ja to nawet gdybym chciał, bym miał, bo kurwa budulca nie starczy. Próbowałem, to mi wyszedł jednorożec. A to raczej gejowskie, to nie o to mi chodziło. Ale słuchajcie, jest jedno nazwisko, które bardzo pobudziło moją wyobraźnię. Amaro. Kojarzycie takiego celebrytę? Wojciech Modest Amaro. Jest taki kucharz, wspaniały, pierwsza gwiazdka Michelin w Polsce, własne atelier, juror w Hell's Kitchen, kuchnia molekularna, w której się specjalizuje. A propos kuchni molekularnej, słuchajcie, byłem tam, wiem dlaczego ona tak się nazywa, bo tam porcje są wielkości molekuł. Tam jak zamawiasz schabowego z frytkami, dostajesz kurwa w próbówce. I pensetą bierzesz schabowego, on jest akurat wielkości frytki. Frytki są wielkości, wiecie, orzecha. Ale to jesz i masz coś takiego. No i 200 w pizdu. Deser? Nie. No. Bez szaleństwa. Nie zmieszczę. Poważnie. Ale wracając do tego Amaro, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale on kiedyś nie miał nazwiska Amaro, on miał kiedyś nazwisko Basiura, dokładnie. On się nazywał Wojtek Basiura, ale tam chyba po trzeciej żonie zaadoptował to nazwisko. Ja mu się nie dziwię, bo jak masz knajpę, która się nazywa Atelier Basiura, to przypomina, wiecie, studio tatuaży penisów w Świebodzinie. Możesz ewentualnie knajpa się nazywać U Basiury, ale tu wyobraźnia podpowiada taką przydrożną mordownię, wiecie, bez bieżącej wody, bez ogrzewania, w menu zupka z knura w trzech smakach, a stali klienci fani Zenka Martyniuka i tirówki. Z tego kasy nie zrobisz, ale jak twoja knajpa nazywa się Atelier Amaro, to już jest Europa. Dobry wieczór, witamy w naszym atelier. Na początek sugeruję flambirowany kwiat cukinii z odrobiną wyciągu z chuja foki. To jest wielki świat. Słuchajcie, Basiura i Amaro, doktor Jekyll i Mr. Hyde. Słuchajcie, jak przez pół życia miałeś nazwisko Basiura i nagle zmieniłeś na Amaro, to jakieś w twojej psychice urazy muszą zostać. Bo słuchajcie, ja oglądałem ten program Hell's Kitchen i ten Amaro w tym programie to jest taki, wiecie, trochę wycofany, taki nieśmiały arystokrat, a tam musisz być skurwielem, podejść, opierdolić, wiecie, żeby... Wyobrażam sobie, że on chodzi między tymi uczestnikami, nagle mu do słuchawki mówi: Wojtek, podejdź, opierdol go, kurwa, oglądalność musi wzrosnąć teraz! I on tak podchodzi i uruchamia w sobie tego dawnego Basiurę, wiecie, i tak podchodzi do uczestnika i mówi: a co ty tam, kurwa, smażysz, cwelu?